Jasia? Siadaj sobie wygodnie. Może Jasia? Pani Saint-Germain się woli cukrakiem. Kurde, jak na subocie patrzy. Ale super. A jedziesz na subocie, gdzie? No. Tak? Jak się wygrało to Mistrzostwo Europy u 17, to się działo, co? No. A tam... U kogo to było na chacie ta impreza? No, teraz wynajęte, ale mieszkanie jeszcze jest, ale wynajęte, teraz już nie mieszkam tam. A co ty już siwiejesz? Łysiejesz, siwiejesz, kobieto. Katarzyna Kierzynek to raczej osoba o szczerym usposobieniu i raczej mówisz zawsze to, co myślisz. I tak się zastanawiam, co cię najbardziej wkurza w rozmowach z piłkarkami właśnie. Najbardziej denerwuje nas to, że wiadomo, czy jest wymiana koszulek po meczu, czy nie wiem, co robią bocznicy. Nie, nie są. No, dobra, dobra. Nie, są. No w naszej kadrze akurat... Nie można się wymieniać, bo jest jedna na eliminację, no, ale nie, można może kupić. Nie jedna na eliminację, przepraszam bardzo, bo ostatnio dostałam, tak, poprawiło się reprymendę, że nie jest jedna na eliminację, jest jej więcej. I akurat po meczu z Hiszpanią dostałyśmy koszulki. Niektóre dziewczyny wzięły spodenki i getry, a okazało się, że spodenki i getrów nie możemy wziąć, tylko koszulki, więc reszta będzie musiała... Słuchajcie, to jest szczegół, bo akurat spodenki i getry nas nie interesują. Wiadomo, że koszulki to jest jednak sprawa priorytetowa, że tak powiem, w naszym życiu i fajnie jest, że je mamy. I teraz akurat zdało się tak, że grał się mecz eliminacyjny z Hiszpanią. Będziemy właśnie tutaj, wiecie, napisane w ogóle Hiszpania, Polska, Hiszpania. Nie można się tak nie da się tego, że tak powiem, zgrapać. Personalizowane specjalnie na spotkanie. Okej, okay. No dobra, to wymiana koszulek, co jeszcze cię wkurza? To miejmy to już za sobą. Co robimy pod prysznicem, w sensie o czym rozmawiamy na przykład? O czym rozmawiacie pod prysznicem, proszę. Jezu. Słuchaj, Wojciech Szczęsny kiedyś powiedział, że piłkarze rozmawiają w szatni tylko o dwóch tematach. Kobiety, samochody? Dupy i samochody, tak powiedział, więc cytuję. Więc my być może jesteśmy bardziej zaangażowane w piłkę niż mężczyźni czasami, bo my po meczu, pod prysznicem rozmawiamy o meczu bądź o treningu, więc to jest takie typowo, no mówię, zaangażowanie całą sobą. I w sumie, no czy tam jakieś tam pierdołach, wiadomo, jak każdy, nie? Ale nie rozmawiamy na przykład o mężczyznach, czy o kobietach, o kimkolwiek, o samochodach. No tak. No chyba, że sobie kupię, nie wiem, jakieś Porsche i będę się nimi chwalić na przykład, nie? Gdzie sobie nie kupię tego Porsche, więc nie będę o nim rozmawiać. Nie kupisz sobie, bo nie chcesz, czy nie będzie cię stać? Nie stać, ludzie, to... Raczej nie ma takich kłótni, które są przegrane przez ciebie, tylko takie, które się jeszcze nie skończyły. Nie, nie, nie jestem osobą zawistną, to po pierwsze, nie? Bardziej mi chodzi o to, że lubisz mieć swoje zdanie i tak, lubię. Tak, lubię, znaczy lubię, nie zawsze jest to zdanie dobre, że tak powiem, nie zawsze być może mam rację. Ale jeżeli już się na coś uprę, no to no wiadomo, no jestem, mówię, no gdzieś tam musi być na moje czasami, ale też z wiekiem wydaje mi się, że przechodzi to już inaczej, nie? No właśnie się zastanawiam, czy ci się zmieniło, bo ty byłaś taką trochę wojującą piłkarką, która nawoływała do tego, że status piłkarza i status piłkarki się bardzo różnią i że to jest trochę niesprawiedliwość. Przeszło ci to? Czy dalej masz takie zdanie? Bo też możemy się troszeczkę dalej pokłócić. Dalej mam takie zdanie. Oczywiście tutaj wiadomo, że kwestie finansów i tych spraw, to w Polsce szczególnie, to będzie po prostu jeszcze szło, czołgało się, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, żeby nasze życie jako piłkarzy było lepsze. No i czasami właśnie tak się zastanawiam, nie? Że jak to jest, nie? Że my kobiety, okej, no nie jesteśmy może na tyle popularne. To chyba od tego się zaczyna, tak, jakby wpływy, które przynoszą piłkarze versus dokładnie, wpływy, które ta piłka nie jest może tak efektowna się... jak właśnie męska, nie jest tak szybka, wiadomo, nie, to są takie detale typowo fizjologiczne, które wchodzą w grę, tak? Bo technicznie oczywiście wiele kobiet jest lepszych technicznie od mężczyzn, tak? Więc tutaj nie ma o czym mówić. Tu, że wiesz, są pytania do nas, że czy my do połowy dokopiamy, czy z różnego dokopiamy do bramki, nie? I tak... A ja patrzę na gościa, który gdzieś kopie, zapałał go kret za paznokcie, a nie i w ogóle gdzieś kopnął za bramkę na trybuny i potem krzyczy, że ma kontuzję. No takie, wiecie, typowo po prostu śmieszne rzeczy, tak? Ja oczywiście nie krytykuję, bo wiadomo, że zdarza się każdemu, tak? Ja nie będę mówiła o tym, że ja kopnąłem piętą karny, który pozbawił nas po prostu wygranej w Lidze Mistrzów. Natomiast like a horrible contact. No, ale natomiast zdarza się. Więc... A czy nie, no to w ogóle to się więcej nie zdarzy, nie? Więc nie ma o czym mówić. Teraz może być tylko lepiej, nie? Ale mówię, gdzieś tam mówię, na mnie spadła fala krytyki za to ogromna. Zostałam skrytykowana za to, że na przykład nie potrafię kopać piłki, bo to wiadomo, oczywiście kopnęłam tą piłkę po prostu. W życiu tak nie kopnęłam piłki jak ten rzut karny, nie? Że to było tak. Nieestetycznie. Akurat najgorsze kopnięcie piłki przypadło na najważniejszy strzał w karierze. Tak, dokładnie. Ale wyobraź sobie, że na przykład Arkadiusz Milik nie strzela decydującego karnego w meczu Polska-Szwajcaria na Euro. To przecież jadą z nim brutalnie. Równie źle. Swoje by przeżył, tak? Ale słuchajcie, w piłce kobiecej jest inaczej, bo po pierwsze spadła na ciebie fala krytyki za to, że nie strzeliłaś tego karnego, potem w jakim stylu to strzeliłaś, potem, że jesteś kobietą i powinnaś iść do garów, potem, że w ogóle piłka to już jest taki poziom, który, wiesz, kobiet, nie możemy o tym dyskutować. W sensie to już jest taki poziom, że no jest, no. Wiesz, że to już musisz ignorować.
trenować. Ja zawsze mówię, że hejterzy mnie kręcą w jakiś sposób, tak? Bo dają mi w jakiś sposób gdzieś tam motywację dla siebie samej, nie? Że ja się tym motywuję. Były momenty, gdzie po prostu mnie to dobijało i tak było, nie? Bo ja mówię, Boże, jak można być takim człowiekiem, nie? Jak można krytykować człowieka, nie znając go? Mhm. Nic o mnie nie wiesz, tak? Dlaczego ty masz prawo krytykować mnie jako człowieka, nie? Wiesz, i niszczyć mi życie w jakiś sposób, tak? Bo wiadomo, że każdy jakiś taki krytyczny... W ciebie uderza, trafia, tak? Tak, to uderza, szczególnie w piłce kobiecej, nie? To jest, wiecie, słuchajcie, to jest takie małe środowisko, że to dochodzi do ciebie od razu. Mhm. To taka fala krytyki, jaka na mnie spadła po niszczeniu tego karnego, to było coś po prostu strasznego. Ja mówię... Ale to co ci ludzie pisali, że co? Oj, różne, przeróżne rzeczy. Ale nie, to ci kibice PSG czy polscy kibice? Polscy szczególnie tam. Tak? Właśnie kibice z Francji byli właśnie tacy, że wyrozumiali, nie? A z Polsy... Jezus, polskie portale też, prawda? Tak, oni to wyobrzymili. Wiadomo, to są media, tak działają media, to jest ich robota też, nie? Więc pierwsze, co zrobiłam, siadam do busa i szybko przejrzałam Twittera, żeby mieć to po prostu już za sobą. Twittera, Instagrama, Facebooka, żeby już to mieć za sobą, wszystkie wiadomości, wszystko przejrzałam, żeby już to mieć za sobą, nie? I szybko do siebie zeszło? Już? Żeby, tak, to słuchaj, no nim się człowiek wytarga spod prysznica, ogarniesz się. To trwa chwilę, nie? Więc tam, nie wiem, godzina, półtorej. Widzowie Food Trucka w ogromnej większości są bardzo serdeczni ludzie, więc napiszcie coś miłego. Napiszcie Katarzynie, nam też przy okazji coś nie, miłego. Nie, słuchajcie, nie chodzi o to. Nie musimy, słuchajcie, mówić o tym, że to jest zawsze, tak? Ale niech po prostu ludzie się zastanowią nad tym, bo niektórzy ludzie, po prostu akurat nie ja, ale inni ludzie, inni sportowcy, piłkarze być może mają ciężkie momenty w życiu przez takie właśnie rzeczy, nie? To jest, słuchajcie, to ludzie w depresję popadają przez takie. Absolutnie. A zobaczcie na Roberta Enke, nie? Na przykład. No tak, tak, tak. Gdzie on jeszcze nie ma takiego hejtu internetowego, ale gdzieś tam, nie? Także historia. Per Mertesacker opowiadał ostatnio, że najtrudniej było mu tak długo wytrzymać na zawodowym poziomie, bo po prostu przeżywał każdy trening i każdy mecz. Dla niego to było wielkie w ogóle... A tak jest, tak jest. Wiesz, dewastacja organizmu. My też dużo rozmawiamy o tym porównywaniu piłki kobiecej z piłką męską. Mhm. Dzieje się tak też z tego powodu, że wy, jak zaczęłyście uprawiać piłkę, to zaczęłyście uprawiać dlatego, że oglądałyście tę piłkę w wykonaniu mężczyzn. To jest prawda. A nie kobiet, prawda? Mhm. Jakby dlatego, jakby w tym pokoleniu, którego ty jesteś przedstawicielką, to jest moim zdaniem nieuniknione. Znaczy, masz rację, bo ja sama zaczynałam grać w piłkę, to miałam, wiesz, swoich tam idoli, wiadomo, gdzieś tam, nie wiem, Bartes, Casillas. To jakieś takiego miałeś na plakacie? Wiesz, że tu Schmeichel był, siedział na twoim miejscu. Co ty gadasz? No tak, tutaj o, w tym fotelu. Kurde. Także wiesz. To był bramkarz. To był bramkarz, nie? A to też jest ciekawe, ile na przykład meczów piłki kobiecej zdarzy ci się obejrzeć w tygodniu. Pewnie więcej jednak meczów piłki w wydaniu męskim. Ten uśmiech powiedział dużo teraz, Katarzyna. Nie. Ja oglądam bardzo dużo, jeżeli są mecze jakieś transmitowane. Ostatnio na przykład oglądałam mecz Chelsea z Arsenalem. Męski czy kobiecy futbol, to nie ma znaczenia, nie? Więc jeżeli jest jakiś mecz, gdzie wiemy, że to będzie po prostu, wiemy kto wygra, wiemy jaki będzie wynik, że to będzie po prostu katorga, to się tego po prostu nie ogląda. Ogólnie bardzo dużo przyjmujesz piłki, w sensie, bardzo, szczególnie po treningach i wiesz, FIFA, no u mnie to jest, wiesz. Tak? FIFA? Tak? A, to uwaga, bo tutaj... Ja wracam, słuchaj, najgorsze jest to, że jestem zmęczona piłką nożną, wracam do domu i odpalam FIFA, nie? Przyszłaś do PSG, żeby zdobywać trofea? Tak. I? Nic. Gablota pusta cały czas. Ale masz podać jedno osiągnięcie duże. Jakie? Transfer. No. Transfer. A podać. Mam, tak. Tak? To mój chyba największy sukces. To jest mój największy sukces? Chcecie zobaczyć, jaki jest największy sukces Katarzyny Kiedyrzynek? Zapraszamy! Dudi! Wiesz, co ona powiedziała teraz? Co? Paulina Zapytaliśmy Dudek. Paulina Dudek, drodzy Państwo. Witamy bardzo serdecznie, Dudi. Ja też tak chcę. To jest mistrzyni Europy. Słuchaj, ona powiedziała, że jej największy sukces w PSG, że to jest transfer Pauliny Dudek. No czyli to, co ustaliłeś przed sobą. No dziewczyna ma talent, to nie ma o czym mówić, tak? To jest ciężka praca i talent, i który gdzieś tam procentuje, tak? Więc ja też wiedziałam, że ona akurat i poradzi sobie i psychicznie, mentalnie. De facto w tamtej drużynie to ty byłaś taką ofensywną pomocniczką. Zgadza się. A teraz w ogóle była na kompletnie innej pozycji, nie? Dokładnie. No ja tak naprawdę jak tutaj przyszłam, to dopiero zmieniłam pozycję, nie? W ogóle była taka akcja, że po prostu szukali obrączyni, tak? Środkowie, ja tym wiedziałam i mówię, kurde, no dobra, no. Dobra, Dudi go na dziesiątce. Ale fajny ziomeczek. Nie, no da radę, nie? I to zaczęłam po prostu jej mówić o tym, nie? Że ja będę mówiła o tobie w klubie. No dobra, jak to tam zawsze, nie? Dobra, okej. Mówię, dobra, no i w pewnym momencie dzwonię do niej i mówię, Dudi, gdzie jesteś? Co robisz? A ja na obozie. Jesteś na obozie. To, nie wiem, załatwiaj sobie kogoś, coś rób, po prostu staraj, pakuj się i wyjeżdżaj. Mm. Ale co, jak, gdzie wyjeżdżać? No, to był szef. Ja mówię, no jedziesz do Paryża. Jak się, no jedziesz. Czyli ty no, od niej się dowiedziałeś? No, ona mi transport, słuchaj, no, nie, nie było tak, ale faktycznie było tak, że no, sytuacja była bardzo dynamiczna i tak naprawdę cały ten transfer, ten, nie wiem, może zajął się... Parę dni, nie? Tydzień, nie? Ale właśnie to mnie interesuje w takim razie, czy oni tylko zaufali twojej opinii? Oni się tam widzieli na tym Instacie, nie? I w ogóle ja powiedziałam, no, okay. Że bierzcie ją i koniec, nie? Że da radę. Że da radę. Ty jakby byłaś takim i właśnie, glejtem, właśnie się nie? Dziwię tego, to do tej pory sobie nie mogę tego wytłumaczyć, że oni mi zaufali na tyle, że ja powiedziałam, że ona będzie dobra, bierzcie ją, nie? Mhm. Mówię, no przed przyjazdem tutaj nie znałaśmy się, nie wiadomo jak, nie byliśmy jakimiś przyjaciółkami, nie oszukujmy się, nie? Tak znałaśmy się jakoś tam jako na boisku i w ogóle ja wiedziałam, jaką Dudi jest osobą, jako z piłkarką. Czy ona się ciebie bała, jak przyjeżdżała na kadrę? No nie powiesz mi, że nie. Nie, nie.
Nie, no. Bo ja bym się kiedrzynkowej bał, jak przyjeżdżał na kadrę. Nie, trochę tak jest. No. Początkowo chyba no, wszyscy się boją, no, ale myślę, że tak. Prawie trzeba. Tak nie, nie, to nie o to chodzi. Po prostu wiesz, zazwyczaj jest tak, że jeżeli znasz albo widzisz człowieka z zasadami, to taki pierwszy kontakt to jest taki na dystans, dokładnie. I Kasia też taką osobą jest. To jest tak z Arturem Borucem na przykład było tak, że on, jak przyjeżdżali młodzi na kadrę, to jak wsiadał do windy Artur Boruc i tam było, nie wiem, 5 młodych chłopaków, to nagle była cisza. I pytał go jego znajomy, ty z czego to wynika, co oni się ciebie boją? Nie mam pojęcia. A on budził po prostu taki respekt. Ty jesteś oczywiście inną osobowością też niż Artur, bo... Nie, no, Artur to jest Artur. Jest, no. Słuchaj, no, Artur to jest kurde. Co, to jest ten, tak? To jest dobry człowiek. A znacie się z Arturem? Nie, to jest, jestem jego fan, chciałam powiedzieć, że to jest mój fan. Jestem jego fanką, nie, kawał chłopa, w ogóle rewelacja, bramkarz, charakter w ogóle, uwielbiam go za charakter swój, jakim jest człowiekiem, nie znam go osobiście, nie wiem, jaki jest naprawdę w życiu, ale z tego, co pokazywał na boisku, no rewelacja. Lubię tych ludzi właśnie. I to jest twój taki numer jeden? Nie, no Jerzy Dudek jest też. Nie? Tylko Jerzy Dudek właśnie jest taki bardziej spokojniejszy. Ale Artur Borus tak dopełnia moje takie... Ja myślę, że to może przez te przypały z Paszki. Ja bardzo lubię takie. Myślę właśnie takie... przypały. Ja nie wiem, czy to jest takie właśnie, jak nie wiem, czy Sławek Peszko właśnie... Sławek Peszko z Pudnicy. Ja myślę, że to jest dobry moment wiśniarza, żeby zaprezentować nasze wideo, które mamy dla Kasi. Bo mamy jeszcze jedną... Mamy na ciebie taśmy. Nie, ja myślę, że ona się zacznie śmiać od razu. Albo śmiać, albo płakać. Dotarliśmy do takiej osoby, która jest ci raczej bliska. Cześć Kasiu, słyszałam, że za chwilę masz małe przesłuchanie, a ja mam dla ciebie muzyczną zagadkę, bo akurat za chwilę zaczynam imprezę. Pobawimy się w małe kalambury. Jak zgadniesz, to mam nadzieję, że chłopakom zdańczysz cały taniec. Nie ma łaka na wagę! No musisz! Musi być łaka! Działam. Jesteś głupia. Czekaj, jak ona na telewizorach to nie ona się nie słyszy, jest taki. Ale jesteś tam? Czemu się nic nie odzywasz? Musisz zatańczyć teraz, wiesz. Głupia. Zawsze tego nie tańczyłam. Oj, to by się sobie ale jakbym wiedział, że się wzruszy, to bym ci dał numer telefonu. Chusteczkę dajcie. Załatwcie chusteczkę. Nie, no ja też nie. Z Kessie? Używana, ale do lepszej. Powiedzmy, wprowadźmy. Siostra. Która jest DJ-ką w ogóle? No. DJ to ja. Dotarliśmy do niej, wiesz, za pomocą płaczu. Teraz nie pytacie mnie o nią, teraz będę płakać cały czas. No to powiedz, co się tańcu, powiedz o tym tańcu. Tu co tu chodzi? Chcesz to zaprezentować? Jaka jest geneza tego, nie, historia? Nie, no jeszcze grałam w Łęcznej w ogóle i przyjeżdżała Ola gdzieś tam z swoim mężem Michałem. I zawsze była imprezka i zawsze ja musiałam w pewnym momencie puścić Waka Waka, nie? I były, wiecie, różne, przeróżne tańce, jakieś tam, tam tak, wyginałam się na wszystkie sposoby, to nie ma takiego konkretnego tańca w moim przypadku, bo ja różne rzeczy robię, jak tańczę. Ale ona jest mocna na parkiecie, nie? Słyszałem. No, jest mocna, no. Trochę ekscentryczna. Nie, ona to ma tak, że po prostu jak ona, dla niej wokół niej to nie ma nikogo, jest tylko ona i parkiet, nie? Okej, okay. Ale właśnie to mąż twojej siostry przywiózł cię tutaj do Pagerza chyba na pierwszy trening, tak? O, tak, Michał. No i tak się pokłóciliśmy, że myślałam, że się zabijemy. Ale o co się pokłóciliście? Bo powiedział, że jestem do dupy i że sobie nie poradzę. Tak mnie José, trener, który miał bardzo dużo, José da Silva, Portugalczyk, który teraz trenuje zawodniczkę 19, tak mnie przeorał, że po prostu mam bardziej czerwony niż napis food truck, nie? A Bosny się przygotowywała. Ej, to jest czerwone? Ty jako, czy to taki łososiowy bardziej? Słuchaj, teraz mam łzy w oczach, to nie widzę, nie? Ale to tak mniej więcej takiego koloru byłam, jak przeorał na boisku, nie? Prawo, lewa, nie musiałam latać. No i on coś powiedział negatywnego na mój temat, że coś może być nie tak i w ogóle ja się na to oburzyłam, się tak pokłóciliśmy, że całą drogę po prostu wracaliśmy, te, nie wiem, tam 17 godzin może jechaliśmy, nie wiem. Bo ty przyjechałaś na jakiś, jak wracałaś, no przyjechałaś na testy, czy...? Tak, to były testy takie, nie? Jechałaś samochodem z Polski i o 3 w nocy chyba dojechałaś, tak? I o 9 miałeś trening? Tak, bardzo późno i gdzieś tam, wiadomo, stres też, nie? Słuchajcie, ja przychodzę, widzę zawodniczkę Tobin Heat, teraz reprezentantkę Stanów Zjednoczonych, która ma, pamiętam jak dziś, buty Tiempo, Nike'a. Białe, z zieloną piętą. A ty w kornerach. Nie, na których miała flagę USA. Takie personalizowane. I hit, nie? A ja tak stałam przy niej i tak... Po ile te buciki? Ja tutaj... ćwiczenie tłumaczę, a Kasia... Nie, ja po prostu, wiecie, to było dla mnie taki po prostu, no... Inny świat. Te początki były szalone, bo ty pierwszy kontrakt podpisywałeś w jakichś takich komicznych okolicznościach z tego, ja co kojarzę. Ja same jakieś komiczne, wiecie co, ja... Ale wiesz, no, to... no ale kogo by to wtedy obchodziło, nie? Gdzie kto by coś podpisywał? No ale właśnie, jak to wyglądało? Podpisywałam
Kontrakt pod drzewem. Pod drzewem. Piknik mieli. Na buziwarze w naszym centrum treningowym podpisywałam kontrakt, nie wiem, gdzieś liście latały, byłem bez sramy, a ja miałam normalnie, słuchajcie, papier i Sofii, taką naszą, nie wiem, kim ona się jest. Ej, ty, polonez! Nie no, podpisałam ten kontrakt, w ogóle hit, nie? Drugi kontrakt też gdzieś po cichaczu i dopiero co ci powiedziałam, o nie. Ma być Park de Prince, ma być Mbappé. Bo inaczej nie przedłużę i tak było. No. No nie, no bo trzeci to z pompą już, nie? No trzeci, nawet na Mbappé się załapałam, to... No, ale to był to przypadek, załapał, no właśnie, przypadek. Gdzieś tam ja podpisałam kontrakt, on akurat był gdzieś tam, nie wiem co tam sobie robić, tam sobie maszerował. Chyba kontrakt. I on wziął twoją koszulkę, prawda, wtedy? Tak, i właśnie się zamieniliśmy koszulkami. Top 3, gdyby się miało wymienić na przykład piłkarzy. Ja od razu powiem za siebie, że ja na przykład nie... I to jest chyba, w sumie może nie powinnam tego mówić, no, ale ja na przykład... Lepiej, co? No. Jeszcze? Nie, no to nie jest nic złego, ale taka hipokryzja chyba trochę, że nie lubię oglądać piłki kłytnie. Ale my o tym rozmawiamy. Albo nie to, że nie lubię, tylko że po prostu... Nie ma czasu, nie ma internetu, słuchajcie. Nie, ale widzisz, Kaśka, to jest to, o czym gadaliśmy, no. Że jakby wy się zainteresowałyście piłką, dlatego że oglądałyście piłkę w męskim wydaniu, a nie w kobiecym. No. I to jest, no to tak, jest, to jest prawda. I dlatego nie uciekniemy. Ale może to też wynika z tego, że ja po prostu poza treningiem i poza takim swoim świadkiem piłkarskim chyba trochę staram się uciekać od piłki. No to też jest wszystko lepiej opakowane, prawda, w wydaniu męskim. Nie usiądzie sobie wieczorkiem. To jest ta odrzeka, nie? To jest ta odrzeka. Siłą rzeczy porównujesz. Siłą rzeczy uciekniesz od tego. No, zawsze będzie różnica między piłką męską a kobiecą. Właśnie ta fizjologiczna, to nie będzie tak szybko, to nie będzie tak efektowny. Gość, nie wiem, kobieta ci nie wyskoczy tak jak Ronaldo do przewrotki na dwa ileś tam metra, nie? Zawsze będzie, to się nie uniknie tego. Dlatego ja na przykład nie rozumiem tej krytyki, nie? Jeżeli uważasz, że to jest wolniejsze niż męska, jeżeli uważasz, że nie wiem, my siłowo i tak dalej, fizjologicznie robimy pewne rzeczy gorzej z oczywistych względów, to po prostu tego nie oglądaj. Niech oglądają to po prostu ludzie, których to interesuje, którzy to lubią, tak, którym się to podoba. Ludzie odbierają to źle, to czego my chcemy. My jedynie co chcemy, no właśnie, to moim zdaniem my chcemy być szanowane w jakiś sposób, jako osoby, jako ludzie. I jako sportsmenki. Jako sportsmenki, tak. Ty nie chcesz zarabiać 2 milionów euro rocznie. Tak, nie chodzi o to. My też, fajnie byłoby zarabiać więcej, tak, ale my też nie jesteśmy nie wiadomo jak wymagające. My chcemy po prostu normalnie żyć. Chcemy, nie musimy się przejmować o to, że na przykład ja będę z Paryżu, ja się zbierałam na mieszkanie. I to jest mój największy problem życiowy. Okej, ludzie pracujący na przykład, nie wiem, w Biedronce, na kasie, załóżmy, albo nie wiem, w McDonaldzie, czy po prostu gdzieś tam, nie wiem... Grając w Paryżu, czyli jednym z najbogatszych klubów. Coś tam robią, nie? Okej, zarabiamy więcej niż normalny człowiek. Ale to nie jest takie, wiecie, że w piłce nożnej męskiej to jest... On zagra 3 miesiące, 4. I on już za chwilę on już ma swojego dewelopera, z którym gdzieś tam już ma parę mieszkań, już kupuje. On ma już ustawiony człowiek do końca życia. My też chcemy mieć jakiś status tego życia. To wszystko zależy od kwestii ekonomicznych, bo mam takie wrażenie, że wiesz, że jednak jak sobie ktoś tam u góry w takim PSG, czy w Lyonie, czy gdziekolwiek indziej przelicza, no dobra, panowie nam przynoszą 97% przychodów, generuje nam to i to, no to dobra, to ile możemy dać na te kobiety? Na początku tak naprawdę musimy dokładać do tego. Tak, wiesz, co chodzi? Mi się wydaje, że to jest taki moment przejściowy. Tak naprawdę, że ty trafiłaś na taki moment przejściowy, że w ogóle to zaczyna... Szczególnie, wiecie co, odczuwam to naprawdę, i to widać po reprezentacji bardzo. Tak. Widzę to, bardzo. Jeżeli chodzi o organizację, bo ty też często zwracałaś uwagę na to, że jednak jest problem, jeżeli chodzi o siłownię w hotelu. Walczyłaś bardzo ty o walczyłaś, żeby dziewczyny nie musiały jeździć gdzieś tam do klubu fitness. Buty, pamiętam, nie, no słuchajcie, dopóki ja będę kapitanem tej reprezentacji, dopóki tej po prostu opaski to się odbierze, to będę dążyła do tego, żeby ta reprezentacja była jak najlepsza i miała wszystko, czego potrzebuje. Zresztą mi się wydaje, że ty dużo wywalczyłaś, bo ty jesteś, przepraszam za wrażenie, pyskata. Słuchajcie, trzeba walczyć o swoje, kiedy jesteś nieszanowany, trzeba walczyć o swoje, tyle. No jeżeli, słuchajcie, w piłce kobiecej jest często tak, że każdy jest w stanie walczyć, gdzieś tam, nie wiem, rozmawiać za plecami, a jak przyjdzie co do czego, to jest cisza. I znowu, jak zwykle, kiedrzynkowa. I zawsze potem jest na mnie. Ale nie przejmuję się tym, nie przejmuję się tym. Trochę. Nie przejmuję się tym, raz się żyje, ja mówię, że nie mogę w jakiś sposób pomóc dziewczynom, sobie dziewczynom w tym, żeby nam się żyło jeszcze lepiej i grało jeszcze lepiej, żebyśmy się czuły fajnie, to zrobię to. I nie mam żadnych przeszkód przed tym, po prostu mówię, dla mnie opaska kapitana to jest po prostu świętość, nie? I dopóki ją mam do tej, po prostu zrobię wszystko, co mogę, żeby było jak najlepiej. Słuchaj, kontrakt PSG się kończy w 2020 roku. A, musiałeś to? No, ale to jest mój obowiązek. I co dalej? Dalej się będzie dalej grało w piłkę. Ale nie w PSG? Nie. Nie w PSG. I już wiesz gdzie? Nie, po prostu słuchajcie, no to jest czas, gdzie każdy chyba już zauważył, że ten czas już minął. No, 7 lat, 7 sezon. 7 sezon, nie wygrałam nic, chcę wygrać. Puchar Francji. Nie, wygrałam. Ja jak nie gram, to nie wygrywam, no. Okej. Okay. Ale nie. Jak Adaś Miałczyński w Dniu Świra, ciągle druga. No, albo druga w lidze, albo w końcu się nudzi, finał. Ale wiem, że w końcu się odwróci. Ja będę o to walczyć mocno, mówię, nie ma łatwo, bo są też ciężkie momenty.
ale wiem, że gdzieś tam jest moja przyszłość. Czyli Lyon. Czyli co, Olympic Lyon. Czyli Lyon, no nie ma wyjścia, jak z tego co mówić, to Lyon na 100%. A czemu? Będąć coś z ciebie. Nie. Lyon bardzo by chciał, ale nie. Ewę Pajor byście umieściły już gdzieś tak na tej mapie europejskiej? W pierwszej dziesiątce bez problemu. Tak? Na no właśnie, bo to jest ciekawe. Czyli Ewa Pajor zasłużenie piłkarką roku. Nie, zasłużenie. Zasłużenie jak najbardziej jest wspaniałą piłkarką, znakomitą osobą. Ale Ewa była też w food trucku i ze 150 tysięcy ludzi to odpaliło. Odejrzało. No i bardzo dobrze, bo to trzeba oglądać. Takie rzeczy trzeba oglądać, słuchajcie, bo to jest u nas najciekawiej właśnie. U Sławka Peszki i u nas. Nie, słuchajcie, no słuchajcie, tutaj to się, to jest wina na początku dziennym. I takie rzeczy tutaj po prostu ludzie, słuchajcie... Na początku dziennym, czyli wstajesz rano i od razu... Na początku dziennym. A się śmiejesz ze statuatki, ty. No, ale dobra, bo to rodzinne. Nie, no tutaj, słuchajcie, ludzie idą sobie na obiad, tam mają przerwę na pracę. Przerwę w pracy? Sorry. To ona tak ma w życiu, przerwę na pracę, wiesz? Zabawa i przerwa na pracę. Przerwę pracy i po prostu idą sobie, jedzą i piją wino. Nie wiem, jak oni pracują potem, jak oni żyją. Nie, ja myślę właśnie, że ja właśnie rozumiem, jak oni później pracują. To wszystko łatwiejsze, nie? Dokładnie. Może życie w ogóle jest piękniejsze. Marek Kondrat kiedyś powiedział, że zajął się winami, ponieważ uważa, że wino daje ludziom szczęście. Nie możemy potwierdzić. Daje siebie wszystko na boisku i przy barze. No ja z tego założenia też wychodzę. Nie, to ja może z Pieszkiem food trucka otworzymy. O. Nie, no jak ja widzę, kiedy jest Biertrak. Piwko byście sprzedawali i zapraszali. Ale Biertraka Kiedra z Pieszkiem to by był hit. Jesteście za tym? Łapka w górę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle. Nikt jeszcze Sławomira Pieszkiem nie pytał. Ale spokojnie, z Pieszkiem. Poczekajcie, ale musimy to zobaczyć, tak, czy to będzie tak, że otwieramy piwo tutaj, czy przechodzimy po paru i otwieramy następne. Wtedy będzie ciekawiej. Myślę, że ta druga oce. Ta druga oce byłaby ciekawsza, mi się wydaje, bo jak to tak otworzymy, to tak będzie drętwo jeszcze, nie? Bo tak, że... Ciao, ale wyderci. OFWA. Kasia Kierzynek i Peszkin, dobry miks, to myślę, że... Biertrak to subskrybowałbym na pewno, oglądałbym, komentowałbym, lajkowałbym. Jeśli jesteście tego samego zdania, to też dajcie znać w komentarzach, bo to nie jest wcale taka nierealna perspektywa. Myślę, nie, widać, że zaiskrzyłoby na pewno na linii Kasia, Sławek. W każdym razie my kończymy już nasze małe tournée po Francji, mówimy bonsoir w kierunku tego miasta, które widać za naszymi plecami. Co, lecimy dalej. Merci beaucoup. Au revoir.